Rozmowa dnia. W naszym studiu Stanisław Szwed, wiceminister w Resorcie Rodziny, Pracy Polityki i Polityki Społecznej. Jest gościem Sygnałów Dnia i Rady Wejedyńki. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry państwu, dzień dobry Spotkanie Panu. świąteczne w Resorcie rozumiem już za panem, tak? Ta, wczoraj mieliśmy spotkanie z pracownikami, z zaproszonymi gośćmi z jednostek też, które nam podlegają także z udziałem księdza Kupa Markowskiego. Bardzo dobre spotkanie, jak co roku, tak tradycyjnie już spotykamy się w takim nastroju wigilijnym. Pamiętam, jak rok temu pytałem tutaj, tuż, tuż chyba też przed świętami ministra Falską o to, czy bezrobocie w roku 2018 może być jeszcze niższe niż w 2017, no była wtedy dużą optymistką, mówiła, że jeszcze rezerwy są, że ono może się zmniejszać. I faktycznie na koniec roku 2017 to było 6,6%. Teraz w listopadzie mieliśmy 5,8%. To pytanie powtórzę. W takim razie, co Pan myśli o roku 2019? Czy są jeszcze rezerwy? Jeszcze może zmniejszyć się w Polsce bezrobocie? Czy jesteś, jesteśmy na, na najniższym poziomie bezrobocia od 90 roku, czyli, czyli tutaj jest bardzo niskie bezrobocie. Też w liczbach bezwzględnych jest ponad, poniżej miliona osób bez pracy, 950 tysięcy. Pamiętamy czasy, gdzie było w Polsce ponad 3 miliony osób bez pracy. Oczywiście tutaj kwestia, czy w przyszłym roku będzie, założyliśmy w budżecie na 2019 rok 5,4%. I myślę, że to jest, jest możliwe. Tym bardziej, że jeżeli byśmy wzięli dane z Eurostatu, to mamy poziom bezrobocia na poziomie 3,8%. Przy średniej unijnej 6,7%. w strefie euro ponad 8%. Czyli A skąd się bierze ta różnica w, 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 w metodzie w w metodzie badania. Tam jest trochę inaczej liczony, także w naszym przypadku jest też inaczej. My posługujemy się jeszcze naszą, naszą skalą, ale też no, ten Eurostat jest ważny, bo on pokazuje nam stopę bezrobocia na poziomie krajów europejskich i my jesteśmy w tej pozytywnej czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o najniższą stopę Bezrobocia. A jak wielu z tych, z tych bezrobotnych, bo to jest w tej chwili chyba 950, jakoś 750 tysięcy. 950 000. 000. Jak wiele z tych osób to są te osoby trwale bezrobotne, co do których nadzieje na to, że jeszcze jakoś pracę podejmą, są rzeczywiście bardzo niewielkie? Faktycznie w, w rejestrach bezrobotnych jest ponad 50% osób, które są tak zwane długotrwale bezrobotni, czyli osoby, które ponad, ponad 12 miesięcy są na bezrobociu i to są te osoby, które, które najtrudniej zaktywizować. Część osób rejestruje się ze względu na ubezpieczenie zdrowotne i to też jest dość spora grupa. Zapewne, jeżeli to ubezpieczenie zdrowotne nie byłoby przypisane do urzędów pracy, to zapewne te statystyki byłyby jeszcze lepsze. Stąd też dosyć ostrożnie podchodzimy, jeśli chodzi o dalsze spadki bezrobocia, bo to jest ta najtrudniejsza grupa, którą trzeba aktywizować. No i mamy też świadomość, że nie, no nie wszyscy są chętni do podejmowania, podejmowania pracy, ale trzeba takie, takie Działania podejmować, żeby te osoby przywracać na rynek pracy, tym bardziej że, no, potrzebujemy rąk do pracy. I ciekawa, rzecz bezrobocie w dalszym ciągu spada, mimo że chętnych do pracy przybywa, bo przecież Polska cały czas wchłania setki tysięcy Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski, no nie po to, żeby tu spacerować, ale właśnie po to, żeby pracować. Jak wielu w tej chwili aktywnie zawodowo Ukraińców mamy zatrudnionych w Polsce? Znaczy to, jest, to jest trudno oszacować jednoznacznie, bo musimy też podzielić obywateli Ukrainy, ale też z państw trzecich, tych, którzy do nas przyjeżdżają na tak zwane krótkoterminowe okresy, na tak zwaną oświadczeniówkę. Czyli to są te osoby, które w ciągu pół roku mogą w Polsce pracować, w ciągu przeciągu roku. I tych osób jest z zarejestrowanych oświadczeń, jest półtora miliona. To nie jest, nie jest jednoznaczne, że te osoby, o, osoby no, wjechały do nas i pracują. Ale można taką no, podać informację, że prawie 600 tysięcy osób, z, y, głównie z Ukrainy, jest już ubezpieczonych. Czyli oni mają albo umowę o, o pracę, albo mają umowę zlecenie, bo są już ubezpieczeni. Czyli ta, to jest taka wartość najpewniejsza. Do tego... 600 tysięcy no to jest bardzo istotny element ta, tego rynku o... pracy. Tak, no było nie tak dawno jeszcze 100 tysięcy, dzisiaj 600 tysięcy, ale ja... też nasze zmiany, które spowodowały, że zależy nam na tym, aby ci pracownicy, którzy do nas przyjeżdżają, też mieli normalne warunki pracy, porównywalne z warunkami pracy Niemcy naszych pracowników. Tym czasem, Niemcy tymczasem właśnie luzują, luzują zasady zatrudniania pracowników spoza Unii, i nie ukrywają, że robią to także po to, żeby przyciągnąć ukraińskich pracowników na rynek niemiecki. W jak dużym stopniu Polsce może to zjawisko zagrozić, bo nawet w niektórych gazetach takie szacunki się pojawiły, że może 400 tysięcy, może nawet pół miliona Ukraińców z Polski wyjedzie teraz do Niemiec, no bo tam po prostu więcej zarobią. Znaczy, no, pierwsze myślę, czy warto też że podać taką informację, że Niemcy wprowadzają te zmiany, które u nas już funkcjonują i my mamy przecież i zarówno ten okres krótkoterminowy możliwości zatrudnienia pracowników z państw trzecich, czy mamy, mamy ten, ten rejestr branży zawodów, ponad 280 zawodów, które korzystają w Polsce z takiej krótkiej ścieżki, jeśli chodzi o możliwość zezwolenia na pracę. Mamy też zezwolenia na pracę sezonową, głównie, głównie w rolnictwie. Dzisiaj Niemcy, którzy się otwierają, mówią o pracownikach wysoko kwalifikowanych, co u nas już, już funkcjonuje. Nie będzie takiego czegoś, jak niektórzy właśnie podają, że będzie jakiś masowy odpływ. To nie jest taka prosta rzecz. Tak mówię, Niemcy wprowadzają te zmiany, które u nas, u nas już funkcjonują. Zapewne może być jakiś, jakiś procent obywateli, szczególnie Ukrainy, którzy wyjadą, ale głównym czynnikiem, który tutaj będzie determinował, to, to jest jednak różnica płac. To, to, co też powoduje, no niestety w dalszym ciągu wyjazdy naszych rodaków, bo nawet jeżeli jest ten, ten obszar się zmniejsza, to jednak jeżeli patrzymy na badania Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, to głównym argumentem Argumentem jest różnica, różnica płac. Ona się zmniejsza, ale ona w dalszym ciągu występuje. A na ile istotnym uzupełnieniem czy w ogóle zjawiskiem na polskim rynku pracy jest rzecz, którą mamy do czynienia No naprawdę od niedawna, bo to jest kwestia ostatnich lat. Pojawiają się w Polsce, no w Warszawie, nie wiem jak w innych miastach, widać to nawet po kurierach, którzy rozwożą jedzenie czy przesyłki, pracownicy z Bangladeszu, z, z Nepalu, gdzieś z Malezji. Są nawet firmy pośrednictwa pracy, które działają tam na miejscu i specjalizują się w rekrutacji pracowników. Nie tylko zresztą myślą o polskim rynku, bo ci pracownicy trafiają i do Szwecji, i do Danii, i do wielu innych miejsc. Czy znaczy to nie jest jakiś masowy napływ tych osób? Oni oczywiście korzystają z, z tych samych uprawnień. Tutaj nie ma jakiejś specjalnej ścieżki dla krajów, tak tutaj pan redaktor czy Bangladesz, czy inne kraje. Czyli starają się o zezwolenie na pracę, oczywiście na wizę. No i tutaj w takim zakresie wjeżdżają. Część osób też wjeżdża z innych krajów, którzy no, otrzymują na przykład, nie wiem, wizę do, do Szwecji i wiemy, że takie przypadki się zdarzają, czy do innych krajów, gdzie wjeżdżają później do Polski i tutaj już jest rola straży granicznej, która nam musi te sprawy kontrolować i sprawdzać. Także jakiegoś masowego napływu nie ma, ale normalną procedurą. Jeżeli popatrzymy na strukturę tych osób, to tych półtora miliona, jak szacujemy osób, które pracuje z państw trzecich w naszym kraju, to prawie 80%, 75% to są obywatele Ukrainy, później jest Białoruś, czyli ta pierwsza grupa to są te państwa, które mają tą krótką ścieżkę, czyli sześć państw, a w dalszej kolejności jest Wietnam, jest Nepal, są Indie i już no, później to są nieduże nie ilości. Jeżeli popatrzymy na półtora miliona, czy do dwóch milionów, jak się szacują niektórzy, no to to jest to bardzo ma, mały procent osób, które do nas przyjeżdżają. Ale rozumiem, że, że zależałoby nam na tym, żeby te osoby, które przyjeżdżają, by podjąć w Polsce pracę, miały jak najwyższe kwalifikacje, albo żeby podejmowały pracę w tych zawodach, w których w Polsce jest największy kłopot z zatrudnieniem. Czy są jakieś specjalne impulsy w tym kierunku przygotowywane, żeby stąd, tak właśnie się stało? Stąd, stąd też ta, ta krótka ścieżka. Z jednej strony ułatwiająca zatrudnienie osób o wysokich kwalifikacjach. Mamy też no, dla absolwentów, czy, czy uczniów e, uczelni e, specjalną ścieżkę, gdzie no, nie trzeba się starać o zezwolenie na pracę. To bardzo mocno tutaj w tej chwili z tego korzystam młodzież z Ukrainy, którzy uczy się na naszych uczelniach i może podejmować pracę już bez całej tej procedury. Czyli to też jest dosyć dużo łatwiej. Z jednej strony to jest to, że no polskie uczelnie ze względu na też na niż demograficzny mają kłopoty z naborem studentów, przez to też studenci w... w pobierają naukę w Polsce i mogą też się zatrudniać. Jeśli chodzi o wykwalifikowanych pracowników, to mamy tę listę zawodów, które już mogą skorzystać na przykład, no nie musi być test rynku pracy, nie są pod względem rynku pracy sprawdzani. Oczywiście tu kluczowym w każdej tej sytuacji są kwestie bezpieczeństwa i tutaj nie ma żadnych ani pomysłów, ani możliwości, żebyśmy zrezygnowali z tego, co jest no, najważniejsze, że ta osoba musi być przez Straż Graniczną, przez konsulaty sprawdzona, czy ona nie figuruje w rejestrze, Osobnie pożądanych w naszym kraju. W przyszłym roku w dalszym ciągu rosły będą średnie pensje i pensja minimalna w Polsce. Ja zresztą wiem, że to jest drażliwy temat, bo jakby ktoś od razu złośliwie mógł zauważyć, jak kowalski zarabia milion więcej, a 10 tysięcy nowaków po, po złotówce, to oni oczywiście średnio bardzo im się wszystkim podniosło, prawda? Ale, no ale fakty są takie, że ze, ze, ze statystyk wynika, że, że pensje w Polsce rosną. No ja my tutaj mówimy w tej w naszym resorcie. Głównie. Nie o płacy minimalnej, bo to jest takby nasza, nasza rola, żeby określić minimalne warunki w 2019 roku 2250. No w, może już niektórzy nie pamiętają, ale w ciągu trzech lat ponieśliśmy płacę minimalną o 500 zł to jest duży skok i też wprowadziliśmy stawkę godzinową czego w Polsce nie było w przyszłym roku 14,70, czyli gwarantujemy te minimalne, minimalne wartości i te minimalne wartości, tak jak mówię o płacy na poziomie 2250 zł, są na poziomie 47% średniej płacy krajowej. Jeżeli popatrzymy do średniej, to mamy jedno z wyższych płac minimalnych w naszym kraju, oczywiście nie patrząc no, kwotowo, bo kwotowo jest, jest, jest to z tym inaczej, Ale możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o płacę minimalną, to jest, jest dobrze, a średnia płaca też, też rośnie. Z tym, że no tutaj średnia, no to jest też wypadkowa tych wysokich pensji i tych niskich. Stanisław Szwed o tym przypominał, wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej. A ja Państwu przypomnę o jeszcze jednej ważnej zmianie. Niewiele o tym w gazetach można poczytać, ale od 1 stycznia roku 2019 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych i teraz zakładać i przystępować związki zawodowe w Polsce będą mogli wszyscy pracownicy, nie tylko ci etatowi to z pewnością temat wart osobnej rozmowy. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.